Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam na zupę czosnkową. Co będziemy potrzebować do zupy? Filet z kurczaka, pieczarki, cebula, czosnek, do tego liść laurowy, ziele angielskie, bulion warzywny, oliwa i olej. Oczywiście sól, pieprz. Zaczniemy od wstawienia przede wszystkim garnka i wlanie jednej łyżki oliwy i jednej łyżki oleju. Tak, czekam aż się zagrzeje. W międzyczasie pokroimy sobie cebulę w kostkę. Kurczaka pokroiłem sobie wcześniej, czyli w drobną kostkę. Do tego będziemy potrzebowali pieczarki. Oczywiście, jak jest duża pieczarka, kroimy ją na 4, ze względu, że mam takie małe, pokroimy je tylko na pół. Cebula już praktycznie dochodzi. Czosneczek sobie pokroimy w plasterki. Zupa musi być czosnkowa, czyli dużo czosnku, nie bójmy się. Czosnek przede wszystkim jest zdrowy. Ok, dorzucamy czosnek, mieszamy. Następnie dodajemy kurczaka. Przysmażamy kolejne 3-4 minuty, aż się z każdej strony zarumieni. Czosnek, kurczak, cebula. Pamiętajmy, że czosnek jest najlepszym antybiotykiem. I to nie tylko ja tak mówię, ale również amerykańscy naukowcy. Ok, dodajemy pieczarki. Mieszamy. O, jedna mi spadła. Następnie dodajemy sól, pieprz, tymianek, liść laurowy, ziele angielskie i bulion. Ok. Wszystko mieszamy, przykrywamy przykrywką i gotujemy na małym ogniu około 20 minut. Śmietana przelewamy do miseczki. Następnie hartujemy gorącą zupą. I zalewamy z powrotem całą zawartość miseczki do środka. Ach, ten zapach, proszę Państwa. Czosnek, czosnek, czosnek. Czyli tak naprawdę zupa idealna na przeziębienia, kiedy jesteś lekko przeziębiony, nie bierz żadnych tabletek, tylko zrób sobie zupę czosnkową i naprawdę lepiej na tym wyjdziesz. Ok, przykrywamy, czekamy, aż się delikatnie zagotuje. Do tego talerzyk, łyżeczka i można zjeść z pieczywem, bo jest naprawdę dosyć treściwa zupa, czyli mięso, pieczarka, cebula, ale można również zjeść ją samą. Przelewamy. Porcje naprawdę są solidne i można się nimi najeść. Zupa zrobiona. Więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube na Szlaku Smaku oraz na ulotkach w Polomarkecie. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.